Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym filmiku. Witamy w takiej wieczornej rutynie vlogu. Jest prawie 16. My z Johnem dzisiaj jesteśmy w domu, bo jak widać jesteśmy chorzy. Powiem full disclosure, powiem wam, że trochę makijażu sobie nałożyłam. Nałożyłam sobie brwi i tusz do rzęs, żeby nie wyglądać jak śmierć. Ja też. John bez tuszu. Przez to, że siedzimy w domu, to oczywiście co ja robię? Ja robię pranie. Dzisiaj zdjęłam całą pościel i właśnie się szykuję, żeby kolejną pościel nam wyprasować. No bo nie wiem, bo jestem szalona, ale stwierdziłam, że zacznę vlogować przez to, że dostałam prezent i myślę, że w sam raz na takie poczucie lepszego humoru. No. No, prezent, który dostałam, to zobaczcie, bardzo się cieszę. To jest taki jade roller, ale który też ma funkcję masażu. Jak widać, bo nawet bateria przyszła z tym. Bardzo się cieszę, żeby wypróbować. Myślę, że będzie super. Dużo czytałam o tym, żeby coś takiego sobie właśnie kupić. Podlinkuję link poniżej, gdzie można tą akurat kupić. Fajne, że też ulotka jest po polsku. No, jest instrukcja obsługi. Dzisiaj wieczorem sobie wymasuję twarz. Myślę, że idealnie właśnie jak jestem teraz chora, żeby mieć te kilka chwil dla siebie i ogarnąć to. Mega fajne. No, to też jest bardzo fajny artykuł napisany w blogpoście na etrendy.pl. Też podlinkuję poniżej. No, tutaj jest certyfikat oryginalności. A tu jest też, dla mnie to było ważne, że to jest 100% kwarc. A to nie jest jakaś podróbka czy coś takiego. No, myślę, że naprawdę super. Bardzo, bardzo się cieszę, że będę mogła wypróbować. Jeszcze ma taki fajny pokrowiec, taki bardzo fancy, fancy śmięcy. No, o, się cieszę, już nie mogę się doczekać do wieczoru, żebym mogła to wykorzystać, bo jestem cała spuchnięta teraz przez to przeziębienie. Właśnie się dowiedziałam, że moja znajoma wody jej odeszły i dzisiaj są jej urodziny w ogóle. A znajoma z Kanady, to trzymam dla niej kciuki, żeby wszystko było dobrze. Na pewno będzie dobrze, ale wiecie, szybkie rozwiązanie i tak dalej. A po prostu taka dobra wiadomość, ale dobra, biorę się do, wiecie, no, do tego prasowania. I potem John, pomożesz mi z łóżkiem? Dobrze. And not really much in here. Got the step potty going on up there. Here's the girl's bedroom. Roboty, to teraz John. Kurki kiszone. John, ty jesteś w ciąży, czy ja jestem w ciąży? Dobre i zdrowe. No, John je ogórki kiszone i sobie coś ogląda. Ja chciałam oglądać coś na YouTubie. Łóżko jest gotowe. Ale sobie poczytam moją nową książkę, którą dostałam na walentynki od mojego męża. Czwarta seria Harry Pottera. Czyli jakby czwarta książka i to są te ilustrowane wersje, po prostu uwielbiam, są takie piękne i zupełnie nawet z Johnem rozmawiałam o tym, że mi się podobają przez to, że nie są tak jak w filmach, że to jest zupełnie inna wyobraźń i naprawdę jest super. Dobra, nie chcę się już na siebie patrzeć w tym spoiler roku. Alert. Co? What spoiler alert? Harry Potter goes, zna magię. You're weirdo. Jedziemy po Matyldę.
Jedziemy po Matyldę. Myśleliśmy, że będzie milej, żebyśmy razem pojechali. No, jesteśmy w drodze. Matylda dzisiaj miała bal w żłobku, tak? Fajnie było? Tak? Co się dzieje? Three. You're jumping. Wróciliśmy do domku, tańczymy i jemy malinki, tak? Co? No, Frozen. Słuchamy Frozen, tak? Żeby było bardziej wiosennie, to kupiłam sobie coś takiego wczoraj, czy przedwczoraj, już nie pamiętam. A John stwierdził, że chce przezorganizować nasze książki. Czy bardziej mu się podobała ją? Co to jest? Co się dzieje? Co to jest? Mami? No? Why? Co to robią? Śpiewają! Sprzątają? Okej. Sprzątają! Sprzątają, tak? Okej. Okay. Co robimy, Matylda? Painting. Painting? A co chcesz zrobić painting? Co malujemy? Drzewo. Drzewo, okej. Okay. No. Malujem czerwono. Czerwone drzewo, tak? Thank you. Nasze piękne rękodzieła. Już po fakcie. Dzisiaj na kolację mamy rosół, bo przeziębieni to czemu nie? Smakuje ci? Johnowi smakuje. Mi też bardzo smakuje. Ja mam inne kluski, bo mam makaron pełnoziarnisty. Chyba dałaś mi je. I ty masz jako bonus jeden. Dobra, Matylda właśnie kończy kolację, John ją karmi, czy pomaga jej tam karmić. Ale ja zaczynam być bardzo, bardzo zmęczona. Tak to u mnie już jest, że coraz bardziej jestem zmęczona, ale chciałam z wami przetestować to. Najpierw chcę wyczyścić całą buzię, potem nałożyć maseczkę i sobie jakby wymasować twarz tym. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak to będzie działało. Na razie jestem bardzo zachwycona. Pokazywałam Johnie nawet, jak to działa i był pod wrażeniem. I muszę wam powiedzieć, że przez to, że mam zatkane zatoki, to tym bardziej, jak tutaj sobie przykładałam, to było super. No, ale dobra, najpierw trzeba twarz umyć bez makijażu, a nałożę tą maseczkę i zobaczymy, jak to będzie. Muszę patrzeć się na ulotkę, żeby sprawdzić, czy dobrze robię w dobrym kierunku. Oh, jak fajnie.
szczególnie na te zatoki, to jest cudowne. Tak to jest super. Naprawdę. Mega. Bym mogła chyba to całą noc zrobić. Ale fajne, bo czytam tutaj jakby w ulotce. I to jest jade po angielsku jest ten kamień. I chyba po polsku jadeitu? Z jadeitu? No i naprawdę bardzo, nie wiem, tak bardzo dobrze się czuję. I to jest fajne, bo jest takie chłodne. Można jeszcze na puchnięcie oczu, co spróbuję może jutro rano. Dam wam znać. O, dam wam znać na Instagramie, czy działa, czy nie. Że pod oczy można, pod oczy jest masaż taki. Tylko ja bym zrobiła, bo są dwie końcówki. Jest ta końcówka. Czekajcie. Jest ta końcówka i jest jeszcze taka druga końcówka. O, właśnie taka. I myślę, że to by było takie fajne pod oczy. No, żeby to jakoś... no, żeby się fajnie zmieściło. I bo podobno pomaga z opuchlizną, co jestem mega... teraz ostatnio mi strasznie puchną oczy, twarz, w sumie wszystko. No i jestem ciekawa, czy to zadziała. What does doggy do? Where does the doggy poop? Outside. Outside, that's right. Do you pee outside? No. No, we go in the toilet, right? Yes. I really have to go. Ooh, ee, ah, ee. Dobranoc, Matylda. I love you. Kisses. Okej, już wystarczy z tymi naklejkami, co? Dobranoc. Dobranoc, I love you. Yeah. No dobra, kochani, może tutaj zakończę taki nasz wieczorny vlog. Wieczorna taka trochę rutyna, trochę wam pokazałam nowy produkt. Muszę wam powiedzieć, że szczególnie na moje zatoki, przez to, że ten kamień, ten jade jest taki chłodny, to mega mi to pomogło w zatokach, jak się lepiej czuję dosłownie. Jak mówię, jutro sprawdzę pod oczy, czy będę miała mi spuchnięte. Dam znać na Instagramie. John chyba zasnął z Matyldą, bo już tak długo nie wychodzi z tego pokoju. Ja już idę spać, bo jestem padnięta. No, ale normalnie tak nasze wieczory wyglądają, że Matylda wraca ze żłobka, albo John, albo ja ją odbieram. Zależy od dnia. I bawimy się, tańczymy, spędzamy czas razem. Postaramy się w trójkę czas spędzić razem, w trójkę zjeść kolację. Ona normalnie na kolację ma kaszę albo no coś ciepłego. Zależy też, co tego dnia je w żłobku, co my jemy na kolację. No i potem John ją kąpie. To już od samego początku było tak, że John ją kąpie i czytamy książeczki i Matylda idzie spać. I tak to wygląda. No i potem my z Johnem albo oglądamy film, albo trochę czytamy, albo ja ogarniam trochę na YouTubie, i potem ja idę spać. Bardzo ekscytujące jest nasze życie teraz z dzieckiem. Jeśli chodzi też o ten roller, to myślałam, żebym może kupić dla mamci. Myślę, że mamcia też by skorzystała. Myślę, że to jest taki właśnie fajny prezent albo na Dzień Matki, albo na Dzień Kobiet. Zamiast wydawać mnóstwo pieniędzy na kwiatki, myślę, że to jest coś, co... To jest taki dobry prezent, bo nawet sama wiem po siebie, że
zawsze są inne koszty, zawsze wydam na coś innego, a to nie jest coś, co bym wydała sama na siebie pieniądze, wiecie o co chodzi, że to jest taki bardzo fajny prezent. No, dobra kochani, mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał, jak tak to kciuki do góry, jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No i jak zawsze, Matylda i ja i Dzidzia, która już będzie za kilka miesięcy, i John, który prawdopodobnie został z Matylą, życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!